Dlatego, gdy odrzuciliście wszelką zazdrość, pierwszy list Piotra, drugi rozdział, pierwszy werset. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, pierwszy werset. Uważaj na zazdrość. Zazdrość jest podstępną podstawą, która może wkraść się do naszych serc. Dlatego musimy być świadomi tej możliwości i być czujni wobec niej. Jeśli pozwoli się jej rozwijać bez osądzania, może prowadzić do morderstwa. Można się zastanawiać, czy zazdrość była częścią motywu, dla którego Kain zabił swojego brata. Ofiara Abla została przyjęta przez Boga, podczas gdy jego nie została. Wiemy, że zazdrość była powodem, dla którego Pan Jezus został wydany Piłatowi, aby go ukrzyżowano. Piłat wiedział, iż przez zazdrość go wydali książęta kapłańscy. Piłat wiedział, iż przez zazdrość wydali go książęta kapłańscy. Ewangelia Marka, 15 rozdział, 10 werset, przekład Biblia Brzeska. Paweł również cierpiał z powodu zazdrości ze strony Żydów, którzy podżegali do prześladowań przeciwko niemu, gdy widzieli reakcję dużych tłumów przyjmujących przesłanie Ewangelii, które Paweł głosił. Żydzi, widząc mnóstwo ludu, napełnieni zostali zazdrością i sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł, mówiąc i bluźniąc przeciwko temu. Dzieje Apostolskie, 13 rozdział, 45 werset. Jeśli pozwolimy, aby zazdrość rosła w naszym sercu, nie powinniśmy być zaskoczeni, jeśli to rodzi inne cielesne postawy i działania. Złośliwość, oszustwo, hipokryzja i wszystkie złe mowy. Piękny przykład mamy w proroku Janie Chrzcicielu. Kiedy zapowiedział przyjście Mesjasza, wyraźnie oświadczył, że nie jest godzien nawet poluzować sznurków od sandałów Mesjasza. Później, gdy Janowi powiedziano, że Pan chrzci więcej niż on, jego odpowiedź brzmiała: on musi wzrastać, ale ja muszę maleć. Między Janem Chrzcicielem a Panem Jezusem nie było konkurencji ani zazdrości. Jan zrozumiał i stwierdził, że człowiek nie może nic otrzymać, jeśli nie zostało mu to dane z nieba. Dotyczy to nas i obejmuje dary, służbę, majątek, pozycję, rodzinę, zdrowie, szacunek i cokolwiek mamy, posiadamy. Zazdrość to narzekać na Pana, nie będąc zadowolonym z tego, co Pan nam dał. Coś, co nigdy nie powinno wejść do naszych serc. Pan wie, co jest dla nas najlepsze. Obyśmy Mu służyli wiernie i nie byli zazdrośni o to, co mają inni. Dlatego, gdy odrzuciliście wszelką zazdrość, pierwszy list Piotra 2:1.